Scena pierwsza. Czarny kadr. W tle słychać strojenie instrumentu. Scena druga. Dzień. Las. Myślę, że słowo artysta oznacza bardziej stan umysłu niż talent czy warsztat. Jeżeli ktoś odnalazł się w tym specyficznym stanie, albo ten stan go odnalazł, a do tego ma talent, jest szczęściarzem. Choć i tak nie gwarantuje to niestety sukcesu. Do tego jeszcze, jak Platon kiedyś zauważył, ów człowiek musi być dotknięty szałem, swojego rodzaju obłędem, jeśli chce wejść do świątyni mus. Mozart, kompozytor, miał zespół de la Tourette, zmarł w wieku 35 lat. Van Gogh zmarł w wieku 37 lat, dręczony chorobą psychiczną w wyniku postrzału samobójczego. Schumann, kompozytor, ostatnie 2 lata życia spędził w zakładzie zamkniętym. Francis Bacon, malarz, paranoik. Ernest Hemingway, pisarz, popadł w depresję, zastrzelił się. Virginia Woolf, pisarka, utopiła się. Niżyński, Pollock, Witkacy, Munch, Wojaczek, Nietzsche, Newton, Alan Poe i wielu innych. Czy ich zabiła samotność? Czy oni wszyscy musieli być dysfunkcyjni? Czy też stali się dysfunkcyjni, bo byli artystami i to w efekcie doprowadziło ich do zbyt wczesnej śmierci? Na pewno wszystkich ich dotknęła gorączka, gorączka tworzenia. I mnie ta gorączka dotknęła w pewnym momencie życia. Na ten moment nic innego nie umiem ani nie jestem w stanie robić. Ale za około 15 minut namaluję prawdopodobnie swój ostatni obraz w życiu. Miałem takie możliwości, aby robić coś innego. Wszelkiej maści ludzi potocznie zwanych artystami myślę, że nie jest mniej niż nauczycieli czy lekarzy. Masa. Jak oni sobie wszyscy radzą? Ilu z nich jest artystami, ilu robi tylko to i z tego żyje? Jeśli rzeczywiście tylko to robią, muszą zmagać się z frustracją, wieczną opresją. Czy ktoś w ogóle chce mieć ich pracę? Czy też jedyne, co im pozostaje, to szuflada? Dzień dobry, proszę bardzo. Może pomogę panu? O. Proszę bardzo. Tam do pokoju, proszę. Dzień dobry. Pomogę wnieść panu. Sprawę tych obrazów. Obecnie sprzedanie własnego obrazu wiąże się z cudem. Nie przeczę, są artyści, którym sporadycznie, czasami częściej się to udaje, którzy z tego żyją, ale ilu ich jest? Samemu trzeba próbować pukać, ale i tak jest to bolesne odbicie się od muru. Co pan nam tu fajnego przygotował, proszę powiedzieć?
Przygotowałem pejzaże związane z naturą. Zachód słońca, wodospad, tudzież jakaś łąka. Może coś innego troszkę. Coś innego? Więcej przyrody. A może miasto? Sprawdzali Państwo coś może w internecie? Myśleliśmy o przyrodzie. Może coś, o przyrodzie. Może coś takiego jak tutaj, może Pan zerknie. Okay. Jakby Pan nam mógł to, nie wiem, wydrukować, powiększyć. Dałbyś radę Państwu to zeskanować i wydrukować? Bo Państwo oglądali wcześniej obrazy. Mamy dwa nierozpakowane. Mhm. Czy byliby Państwo chętni, żeby spojrzeć na nie? To, co mamy w internecie. Standard. Kiedyś czytałem o marszandach. Były to osoby, które zajmowały się sprzedażą dzieł sztuki. Promowali artystów, organizowali im wystawy, przeprowadzali aukcje, mieli wpływ na rynek dzieł sztuki i szerszą dostępność. Pomagali twórcom, a sami mieli z tego korzyści. Gdzie oni się podzieli? Marszandami naszych czasów są galerie handlowe oferujące azjatyckie dzieła sztuki maszynowej oraz agencje reklamowe oferujące obraz dowolnego pliku graficznego istniejącego w sieci. A proces tworzenia takiego obrazu to wydruk pliku na plastikowym papierze lub plastikowym płótnie i umieszczenie go na plastikowej rameczce. Cały proces trwa 5 minut. Czym jest ten obraz? Byli i są artyści, którzy jeden obraz potrafią malować latami. A czasem nawet tego jednego nie dokończyć. Kiedyś wybrałem dwa spośród swoich obrazów. Dwa, które zakwalifikowały się na kilka wystaw i były wyróżnione. Pomyślałem, że jeżeli w oczach jury znalazły aprobatę i wartość, to może i u innych znajdą. Stanąłem więc z nimi na Printargu. Z jednej strony pomyślałem, że to dobra próba sprzedaży, a z drugiej strony chciałem sprawdzić reakcję. Nie podawałem ceny, tylko wywoławczą, 0 zł. Uważam, że pierwszą nagrodą dla artysty jest już sam fakt, że ktoś chce mieć jego obraz. A pieniądz wydaje się jedynym możliwym odwdzięczeniem za to, że go otrzymał. Pewnego rodzaju nagroda, która jemu też pozwala na to, aby tworzyć dalej. Nie mam pewności, czy warto o tym wspominać, ale wspomnę. Historia powstania tych dwóch obrazów wyglądała tak. Jeszcze jako student udało mi się wyruszyć w daleką podróż. Tam zrobiłem kilka rolek zdjęć. Upłynęło kilka lat i owe zdjęcia wykorzystałem do powstania tych dwóch obrazów. Zamówiłem surowe ramy u stolarza i je zabieliłem. Zapłaciłem. Zamówiłem chemię fotograficzną. Zapłaciłem. Negatywy naświetliłem na papierze fotograficznym. Dodatkowo wywołałem tą samą fotografię na zabielonej ramie, którą na końcu pokryłem lakierem. Oraz wywołałem ją również na karton gipsie, który pełni w tym obrazie rolę paszportu. Spędziłem w ciemni kilkanaście godzin. W końcu złożyłem obraz w całość. Spory koszt. Nie. W sumie nie warto tu wspominać. Decydując się na taki obraz, osoba otrzymuje coś więcej niż sam obraz. Otrzymuje fragment życia tego, który go stworzył. Ponieważ akt tworzenia polega na zupełnym poświęceniu się, oddaniu swojego czasu danej pracy. Nie ma wtedy nic poza tym. Jest tylko twórca i materia, z którą się zmaga. Obraz w tym wypadku staje się bezcenny, gdyż czy można przeliczyć na pieniądze fragment swojego życia? Czy podawanie ceny za swój obraz nie jest podobne do prostytucji? Mało kto chce kupować pracę artystów. Galerie sztuki świecą na co dzień pustkami. Sam otwarłem nawet taką przydomową galerię.
Rozwieszałem plakaty, użyłem mediów społecznościowych, żeby nagłośnić wydarzenie. Czekałem w tym konkretnym dniu w stworzonej przez siebie galerii na zwiedzających. Dlaczego tak jest? Może dlatego, że sztuka umiera. Ale przecież sztuka umiera ponoć od dawna. Nie jeden dziś wielki o tym pisał i mówił. Może sztuka właśnie taka jest. Narcystyczna i egocentryczna do bólu. Zawsze niby umiera, zawsze jest w kryzysie, ponieważ mało kto się nią interesuje. A to przecież takie wyjątkowe muzy. Muzy, które nie znoszą nie istnieć, nie znoszą lekceważenia i średniości. Zawsze mają być na szczycie. Kto wie, czy nie stąd wynika odwieczny upadek sztuki. Nie z jakości, a z ignorancji odbiorcy. Albo jego braku. Ostatnio przeczytałem, że współwinny jest za to sport, gdyż dawni ludzie nie potrzebowali sportu, bo byli zdrowi i silni z natury, a dziś sport zabija wszystko. Zastępuje nawet sztukę, która upada coraz bardziej. Ja sam bardzo lubię bilard. Ale dlaczego ze sportsmenów robi się największe chwały narodu, a ich idiotyczne rekordy zajmują tyle miejsca w gazetach i telewizji, gdzie tego miejsca nie ma na poważną artystyczną krytykę, bo ta, która jest, to są bzdury. Na polemikę w kwestiach sztuki, parafrazując klasykę. Dawniej w ogóle wszystko, co nas otaczało, to były małe i większe dzieła sztuki. Używano ginących już dziś technik rzemieślniczych, metod konserwatorskich. Renowacja? Co to w ogóle dziś znaczy? Co tu poddać renowacji? Płytę MDF, plastik. Wszystko było bardziej szlachetne. Począwszy od surowca, od tego, z czego było robione, na ręcznym wykonaniu kończąc. A dziś? Wszystko produkują maszyny. Człowiek staje się niejako do nich podobny. Jak się rozwali, wyrzucę i kupię kolejne. Przecież naprodukowane jest tego więcej niż rynek pomieści. Scena 15. Ujęcie artysty, który tworzy w samotności w bliżej nieznanym miejscu. Na podłodze leży obraz, na który pada światło z reflektora punktowego. Miał rację Witkacy, prawie 100 lat temu w Nienasyceniu pisał. Urodzić się garbatym Polakiem to wielki pech, ale urodzić się do tego jeszcze artystą w Polsce to już pech największy. Miałem takie możliwości, aby robić coś innego w życiu. Zresztą przez jakiś czas robiłem. Od pewnego jednak czasu robię to, czego wcześniej nie robiłem, nawet nie znałem. Nie wiem, z czego to wynikło. Było to czymś uśpionym, początkowo ukrytym, ale w pewnym momencie pojawiło się, obudziło i wszystko się zmieniło. Nie wiem tylko, czy na lepsze, czy na gorsze. Kilka lat temu obudziło się we mnie pragnienie tworzenia, niosąc ze sobą stopniowe zmiany, których mogłem tylko ja sam osobiście doświadczać. Tak właśnie jest, że twórczość jest czymś wyjątkowym. Ponieważ oferuje swojemu narzędziu, czyli człowiekowi, bardzo specyficzną relację. Niewidoczną, ale odczuwalną wewnętrznie. Jesteś ty i twórczość, która mieszka w tobie i razem tworzycie wspólne dzieło. Nieważne, czy jesteś fotografem, malarzem, muzykiem, rzeźbiarzem, pisarzem, reżyserem. Stop! Świetnie, panowie. Słuchajcie, jeżeli jeszcze moglibyśmy, to zróbmy ujęcia na wprost i Wodku troszeczkę zbliżej, dobrze? Okej, dobra. Świetnie. Mamy, to mamy. Możesz być tym wszystkim, każdej materii twórcą. Bo każdy człowiek jest artystą. Czasami nieświadomym, czasami uśpionym artystą. Świadomego potrafi jednak wykończyć. Tworzę właśnie kolejny obraz do szuflady. Nie potrafię powiedzieć, który, ale wiem, że to już ostatni obraz. Szuflada jest już pełna, a ja muszę coś zjeść.
199 zł. Wdech, wydech, puszczony z dymem. Czy masz jeszcze siłę i ile jej jest, aby płonąć tak mocno jak chcesz, tak długo jak chcesz i nie spalić się, popij dużo, aby oddalić ten dzień. Gdy popiół zostanie, ty będziesz jak cień. Nieba nie będzie, już zostanie cień. I żar dogasający w tobie, który kiedyś przypominał pochodnie.